Radni uchwalili budżet gminy Żyraków na 2022 rok. Uchwała została przyjęta prawie jednogłośnie. Jedna osoba była przeciw. W sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy rajcy byli już jednomyślni. Uchwała przeszła 14 głosami za. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Radzie Gminy za wyrażenie zaufania w postaci przyjęcia projektu budżetu na rok 2022, który przygotowaliśmy zgodnie z obowiązującymi zasadami, w którym uwzględniliśmy wszystkie zadania, które jako gmina musimy realizować. Budżet zamyka się po stronie dochodu, wydatków ponad 64 miliony złotych przy deficycie około 460 tysięcy złotych. Oczywiście musieliśmy uwzględnić wszystkie zadania, które gmina jest zobowiązana do realizacji, czyli utrzymanie szkół, utrzymanie gminnego środka pomocy społecznej, oczywiście stronę administracyjną, ale również i zadania inwestycyjne. Tych zadań inwestycyjnych planujemy w roku następnym kilka w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, jak również taka, która poprawi stan na przykład naszych budynków, jeżeli chodzi o infrastrukturę budowlaną. Sesja budżetowa jest również okazją do podsumowania minionego roku. Zacznę od zmiany wyglądu budynku Urzędu Gminy, bo nabrał on trochę ładniejszego wyglądu. Został docieplony oczywiście, stropy, wymiana dachu, docieplenie ścian, docieplenie fundamentu, wymiana, modernizacja centralnego ogrzewania. Wybudowaliśmy dwa budynki szatni sportowych w Wiewiórce i w Straszęcinie. Oczywiście wybudowaliśmy 18 odcinków dróg ze środków budżetu gminy. Z dofinansowania zewnętrznego została wybudowana droga na strefie przemysłowej w Straszęcinie, która otworzy kolejne tereny do inwestowania dla nowych przedsiębiorców. I cały czas realizujemy te zadania, o których mówię, w ramach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gmina Żyraków intensywnie się rozbudowuje, przybywają nowi mieszkańcy, nowe domy mieszkalne. W związku z powyższym jest potrzeba, aby uzbrajać te tereny w wodę, w kanalizację i oczywiście w drogę. Budżet gminy Żyraków w 2021 roku opiewał na 77 milionów złotych. Znaczną część tej kwoty, bo aż 26 milionów, pochłonęły wydatki na oświatę. W minionym roku zrealizowano inwestycje za 8,5 miliona złotych. To m.in. remont oraz modernizacja, w tym budynków sportowych. Pozostała część tej kwoty została przeznaczona na GOPS, a także utrzymanie bieżące.